Witamy w kolejnym odcinku Co słychać, panie profesorze? Cześć, Martin. Witaj, Walter. Jesteśmy. Nasi widzowie długo czekali na ten odcinek, bo my czekaliśmy na wypowiedź papieża. To prawda. Przejdźmy do sprawy i postarajmy się poukładać te puzzle. Ale najpierw pomódlmy się. Tak. Zacznijmy od modlitwy. Ojcze w niebie, jeszcze raz dziękujemy za możliwość przeprowadzania naszych dyskusji i omawiania ważnych wydarzeń ze świata, które umieszczamy w proroczej perspektywie. Oświeć nasze umysły i bądź naszym przewodnikiem podczas rozmowy. Prosimy Cię o to w imieniu Jezusa. Amen. Laudate Deum nie jest oddzielnym i niezależnym dokumentem. Nie, tak naprawdę jest adhortacją. Muszę przyznać, że gdy ją przeczytałem, byłem trochę zawiedziony, bo brzmiała bardziej jak projekt licealisty niż jak oficjalna wypowiedź papieża. To ciekawe, że tak mówisz, ponieważ każda taka adhortacja jest gorąco wyczekiwana przez wiernych. Dlaczego więc tak się stało? Powtórzę. Trzeba uświadomić sobie, że nie jest to odrębny dokument, lecz cała seria. Wiele ugrupowań w Kościele wsiadło na ten wózek. Co więcej, na tych papieskich publikacjach przez lata budowane były całe systemy i partie polityczne, ruchy proekologiczne i wszystko, co z nimi związane, w tym strajki czy aktywizm klimatyczny. To bardzo złożony program. Dokumenty papieskie to tylko małe wskazówki pokazujące poszczególne kierunki, dlatego nigdy nie mówią o tym, co już zostało zrobione. Niektórzy ludzie tego nie zauważają i oczekują, że każda publikacja będzie mówiła o konkretnym, wyczekiwanym akcie prawnym. I że będzie pochodziła od pierwszego zwierzęcia. Nie. Drugie zwierzę słucha swojej matki i spełnia jej życzenia. Matka nie wkroczy do akcji osobiście. To drugie zwierzę musi wypełnić jej wolę. Ale gdy nie chce tego zrobić, albo wydaje się, że nie gra według jej zasad, to, tak jak każde niegrzeczne dziecko, dostaje reprymendę. My musimy spojrzeć głębiej i szukać innych powikłań oraz dokumentów pokazujących nam, co już zdążyli wdrożyć, żeby w momencie wypełnienia się obrazu proroctwa wszystko mogło się spełnić. Masz rację. Spójrzmy na szerszy kontekst. Laudato Deum kontra projekt 2025. Przeczytajmy najnowsze wiadomości ze świata. New York Times podaje, w telefonach komórkowych, w telewizji i w radiu pojawił się ogólnokrajowy alert. Ktoś upewnił się, że ta procedura nie zyska w USA dużego rozgłosu. Władze nie powiedziały, o co tak naprawdę chodziło. Podobno tylko sprawdzali, czy stary sprzęt nadal dobrze spełnia wszystkie funkcje. W środę w całych Stanach Zjednoczonych, w każdej stacji telewizyjnej i radiowej, a także w komórkach mogliśmy zaobserwować następującą wiadomość. To test narodowego bezprzewodowego systemu zawiadamiania o sytuacjach alarmowych. Przeczytajmy tylko kawałek. Jak często pojawiają się alarmy ogólnokrajowe? Już siódmy raz wiadomość systemu ostrzegawczego została transmitowana przez radio i telewizję. Dopiero drugi raz wysłano alarm do wszystkich urządzeń komórkowych. Jak ważna jest procedura połączenia całego kraju z siecią? Mowa tutaj o jednym państwie, ale tak naprawdę chcą włączyć w to cały świat, dlatego wprowadzają cyfrowe identyfikatory osobowe. To tylko przedsmak. Tak naprawdę dotyczy to każdego regionu. Nawet Afryki.
Zgadza się. I każdego państwa. Jakich alarmów można się spodziewać? Pan Schlegel-Milch informuje, że sytuacji, o których musi zostać poinformowane całe społeczeństwo, jest naprawdę mało. Ostrzeżenia prezydenckie mogą być wysłane w sytuacji zagrożenia narodowego. Ale nie powiedział już, czym są te ostrzeżenia. Czy zdarzały się fałszywe alarmy? Tak, w styczniu 2018 roku mieszkańcy Hawajów dostali fałszywy alarm o nadchodzących pociskach balistycznych. Pamiętam to, a ty? Chyba nie. To jedyna wskazówka, że alarm może być wysłany w przypadku zdarzeń jądrowych. Mogą to pewnie być też trzęsienia ziemi czy klęski klimatyczne. A co z ogólnokrajowymi katastrofami klimatycznymi? No właśnie, co z nimi? Teraz porozmawiajmy o czymś, co wydarzyło się w USA i, co ciekawe, miało miejsce dokładnie tego samego dnia również w Rosji. Co się stało w Moskwie? W środę syreny przerwały program stacji radiowych i telewizyjnych w ramach ćwiczeń sprawdzających gotowość krajowych służb ratowniczych w obliczu walk w Ukrainie. Mam wrażenie, że dodali to Ukrainę tylko dla odwrócenia uwagi od prawdziwego powodu tych testów. W ramach ćwiczeń stacje telewizyjne nadały następujący komunikat. Uwaga, testowana jest gotowość publicznego systemu ostrzegania. Prosimy o zachowanie spokoju. Rosyjskie media podały, że plan ćwiczeń zakłada rosnące niebezpieczeństwo konfliktu między mocarstwami nuklearnymi. Powiedzieli to bardziej wprost. Nieważne, czy w końcu zostanie to wdrożone, czy nie. Już zasiali strach. Ich machina jest nim napędzana. Przygotowuje nasze umysły do nadchodzących klęsk. Oczywiście, kwestie klimatu ciągle budzą u ludzi przerażenie. Zawsze ciekawiła mnie ich medialna metoda przedstawiania wydarzeń. Kiedyś usłyszelibyśmy, że zbliża się taka i taka burza i że należy się przygotować. Ale teraz krzyczą, rozpęta się przeogromna nawałnica. Apokaliptyczna wichura. Zawsze używają określeń typu najstraszniejsza burza w historii. Masz rację. Później okazuje się, że w porównaniu z poprzednimi wcale nie była taka groźna. Z wieloma sprawami jest tak samo. Chcemy podkreślić, że nieustannie napędza się w nas strach. Podświadomie czekamy na jakąś katastrofę. Biblia mówi, że będzie dotykać nas coraz więcej klęsk. Szatan przygotowuje nasze umysły, dając temu zabarwienie naturalistycznej albo nuklearnej zagłady. A tak naprawdę mogą to być po prostu znaki czasu. Zdecydowanie. Biblia mówi, że nie powinniśmy się bać. Ostrzegła nas już wcześniej przed tymi wydarzeniami, ale szatan i jego poplecznicy starają się nas przestraszyć i wprawić w stan ciągłej gotowości na nadchodzącą katastrofę. My jednak musimy zaufać komuś innemu. Rosyjskie media podały, że plan ćwiczeń zakłada rosnące niebezpieczeństwo konfliktu między mocarstwami nuklearnymi i symuluje odpowiedź na sytuację, w której 70% domów i kluczowej infrastruktury zostałoby zniszczone, skażone odpady pokryłyby duże obszary kraju, w wyniku czego ogłoszono by powszechną mobilizację. Tak się składa. Wierzysz w to, Martin? Samo raczej się nie złożyło, że w środę rząd federalny USA przetestował system zawiadamiania o sytuacjach alarmowych, umożliwiający prezydentowi skontaktowanie się z Amerykanami drogą radiową i telewizyjną w ciągu 10 minut w razie ogólnokrajowej sytuacji kryzysowej. Martin, świat na coś się przygotowuje. Fałszywe alarmy, nadchodząca katastrofa klimatyczna, podniesienie się poziomu oceanów, powodzie, najpotężniejsze zniszczenia w historii ludzkości.
To wszystko przygotowuje nas na coś, co stanie się w naszych umysłach. Co to takiego? Musimy się temu przyjrzeć. To wszystko to narzędzia. Zgadza się. Kryzys klimatyczny to nie przelewki, jak zareagują na niego różne kraje. Sky News podaje, że kierowcy w Singapurze muszą od teraz zapłacić 88 tysięcy funtów za pozwolenie na posiadanie auta, nie licząc jego ceny. Jak dużo osób nie będzie w stanie kupić samochodu? Pewnie większość. Praktycznie wszyscy, chyba że multimilionerzy sprezentują każdemu po aucie. To państwo miasto jest najdroższym miejscem na świecie dla kierowców. Przez swoje horrendalne ceny auta nie są dostępne dla większości Singapurczyków ze średniej klasy. Musimy obniżyć nasze aspiracje na osiągnięcie dobrego standardu życia. Do zadowolenia się wystarczająco dobrym życiem, mówi socjolog Tan N. Ser. A zatem garstka ludzi, w tym papież we własnej osobie, ustala, co wystarczy nam do życia. Zadecydują o tym on i jego kumple. Nawet jeśli nie będą się z nim zgadzać, to i tak wpłyną już na ich sposób myślenia. Biblia mówi przecież, że znamie zwierzęcia otrzymamy albo na ręce, albo na czole. Tak, Biblia naucza, że cała ziemia szła, czyli przyjęła taki sam sposób myślenia jak zwierzę. To niezwykle poważna sprawa. Ta ideologia brzmi jak słowa Klausa Schwaba. Brak własności to brak smutków. Śpiewają w tym samym tonie, grając na tych samych instrumentach. Kolejny artykuł. Władze szwajcarskie rozważają karę pozbawienia wolności do 3 lat dla osób grzejących pomieszczenia powyżej 19 stopni Celsjusza w przypadku ogłoszenia państwowego racjonowania zużycia gazu w konsekwencji agresji Rosji na Ukrainę. Ustawodawstwo zdaje się być coraz bardziej drakońskie. To tylko zapowiedź tego, w jakim kierunku pójdzie ludzkość. Czyż nie nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było? Czy to brzmi jak ucisk? Zdecydowanie. Mieszkamy w miasteczku Hutspruit. To ciepłe miejsce, dla niektórych nawet za ciepłe. Przyzwyczailiśmy się do tego i gdy temperatura spada poniżej 25 stopni, sięgamy po koce. Wszyscy inni twierdzą, że to upał. Sama prawda. Londyńczycy mówią, cóż za piękny dzień, kiedy na dworze jest 11 stopni, a 25 stopni to ukrop, przez który ludzie lądują w szpitalach. To właśnie ten szum medialny. Departament Finansów podaje, że najniższy mandat będzie wynosił 30 franków szwajcarskich, czyli około 140 zł, a najwyższy nawet 3000, czyli ponad 14 tysięcy złotych. Takie ustawy wdrożono w wielu krajach, gdzie nielegalne było cytowanie niektórych wersetów biblijnych. Można było zapłacić za to mniej więcej tyle samo. A nawet trafić za kratki. Tak. Możemy pożegnać się ze swobodą przemieszczania się, wolną działalnością i wolnością słowa. Wyrzucają je przez okno. A nam powiedzą, że to dla wspólnego dobra i miłości braterskiej. Tyle razy już to słyszeliśmy. Wszystko dla dobra ludzkości. Tak, im zawsze chodzi o wspólne dobro. National Review podaje, od zerowych emisji netto po więzienie. Teraz już wszyscy wiedzą, że ta inicjatywa jest z definicji przymusowa. Ideologia zerowych emisji netto chce, żebyśmy przestali oddychać, ponieważ wytwarzamy dwutlenek węgla. Mam kolejną złą wiadomość. Nawet jeśli przestaniemy oddychać, nasze ciało zacznie się rozkładać i wtedy też będziemy produkować CO2. Dopiero kiedy staniemy się prochem, osiągniemy zerowe emisje. Proszę wybaczyć, ale to jakiś idiotyzm.
Jeżeli osiągniemy zerową emisję CO2 w atmosferze, wszystkie rośliny umrą, ponieważ nie będą miały skąd pobierać składników odżywczych, nie będą miały czym oddychać, ani z czego wytwarzać tlenu. Świat zerowych emisji jest pełen zakazów, prohibicji i ograniczeń. Wraz z rozwojem tej ideologii nie będziemy mogli kupić wymarzonego auta, gotować na ulubionym typie kuchenki, albo nawet jeść normalnych porcji wołowiny, którą kiedyś tak uwielbialiśmy. Ponieważ krowa produkuje gazy cieplarniane, kiedy ma czelność oddychać albo bekać. Jest gorsze niż samochód. W wiadomościach czytamy o aktywistach klimatycznych blokujących ulice. Wtedy kierowcy się denerwują, wychodzą z samochodów, biją ich, ściągają z ulicy i wracają za kółko. Kiedyś muszą dostać za to nauczkę, może w postaci wysokiej grzywny, albo krótkiego czasu za kratkami. Może to ich wreszcie nauczy. A co z obozami przeprogramowującymi myślenie? Pamiętasz, jak Hillary Clinton ostatnio powiedziała, że zwolennicy Trumpa powinni być przeprogramowani? Wygląda na to, że coś programuje nasz świat i każdy, kto nie chce się temu poddać, jest wrogiem stanu. Ministrowie chcą przyznać sobie uprawnienia do tworzenia nowych typów wykroczeń i zwiększania kar w ramach działań zmierzających do osiągnięcia zerowych emisji netto. Zgodnie z tym projektem, osobom, które naruszą przepisy dotyczące ograniczenia zużycia energii, może grozić ponad rok więzienia oraz grzywna w wysokości do 15 tysięcy funtów. Jest coraz gorzej. To dzieje się w Wielkiej Brytanii. 3 tysiące, 5 tysięcy, 15 tysięcy. Jak ludzie zdobędą takie pieniądze? Nijak. Zapraszam do więzienia. Trzeba będzie wypuścić przestępców, żeby zrobić miejsce. Pamiętasz, jak w RPA wypuszczali więźniów, ponieważ nie było miejsca dla osób nieprzestrzegających lockdownu? Właśnie o tym mówię. Ludzie, którzy chcieli oddychać, trafiali za kratki, a mordercy byli wypuszczani. To całkiem logiczne. Czy to tworzy szum medialny? I to jaki? Czy cały ten dyskurs i nowe ustawodawstwo są skutkiem opublikowania Laudate Deum? Nie, istniały już wcześniej, dlatego je pokazujemy. Czyli za kulisami starano się przeprogramować myślenie ludzkości. Ale jeżeli społeczeństwo nie chce niczego się nauczyć, warto przestraszyć je jakąś katastrofą. Nie mówię, że ktoś specjalnie ją spowodował, ale też tego nie wykluczam. Tak czy inaczej, nieważne jest, czy dana klęska jest spowodowana siłami natury, czy innymi, na przykład demonicznymi albo człowieczymi, rezultat zawsze będzie taki sam. Musimy o tym pamiętać. Można trafić przed sąd także za udzielanie nieprawdziwych informacji o efektywności energetycznej albo za utrudnianie działania organu wykonawczego. Fake newsy będą karane prawnie, ale to oni będą oceniać, czy są fałszywe, czy nie. 32 tysiące naukowców mówi, że nie ma globalnego ocieplenia, ale jeden papież, który nie ma wykształcenia w klimatologii, mówi inaczej. I dlatego myślenie ludzkości musi być przeprogramowane, żeby wszyscy myśleli jak zwierzę. Właśnie tak to działa. Jesteśmy coraz bliżej. Przedsiębiorstwo użyteczności publicznej zablokowało tysiącom klientów dostęp do inteligentnych termostatów w stanie Colorado. Tysiące mieszkańców Colorado straciło dostęp do swoich inteligentnych termostatów podczas upałów w zeszłym tygodniu, aby zapobiec przeciążeniu sieci energetycznej. Ci ludzie nie mają pojęcia, jak to jest żyć w RPA. Myślą, że odcięcie 5 tysięcy osób od prądu to wielka katastrofa.
nam codziennie odcinają prąd. 65 milionów ludzi przez kilka godzin dziennie nie ma do niego dostępu. A czasem nawet dłużej. Dużo dłużej. Czy to wprowadza kontrolę? Tak. Co ciekawe, nawet nasze prywatne panele słoneczne są połączone z siecią. W razie usterki nie przyjeżdża do nas mechanik. Naprawa dzieje się zdalnie, przez sieć. W ten sposób mogą też zmienić nam wszystkie ustawienia. A czy mogą też wszystko wyłączyć? Oczywiście. Kto nas kontroluje? Oni. Nie jestem pewien, czy już to wprowadzili, ale na pewno była mowa o dodatkowych opłatach wyrównawczych nałożonych na osoby używające swoich paneli słonecznych za nieużywanie energii z sieci publicznej, która nie działa. Właśnie. Nie tyczy się to tylko elektryczności, tak samo jest z wodą. Chcą nakładać liczniki na prywatne studnie. W przypadku braku studni chcą instalować deszczomierze na prywatnych posesjach, żeby płacić podatek za deszcz. Jeśli się nie mylę, już to wprowadzili. Kto zatem jest właścicielem środowiska i klimatu? Rząd, który je zmienia, używając smug chemicznych. Jeżeli mogą kontrolować klimat, mogą też użyć go jako broni. Dokładnie tak. A broń może zmienić nasz sposób myślenia. A co, jeśli ich myślenie jest związane z moralnością? Robi się ciekawie, bo w takim wypadku z kwestii klimatycznych przechodzimy w sferę moralną. Dołączmy ją do naszych rozważań. BC Catholic podaje, w niedzielę bez samochodów do kościoła dostaniemy się pieszo. Chcą wprowadzić prawo mające na celu zmniejszenie śladu węglowego poprzez chodzenie, a nie jeżdżenie do kościoła. Chodzenie na piechotę zmniejsza wydzielanie gazów cieplarnianych. Najlepiej by było, żeby całe rodziny przestawały oddychać w czasie drogi do kościoła. Inaczej może być nieciekawie. Poruszyliśmy kwestię niedzieli. Czy wprowadzanie związanego z nią prawa jest zagadnieniem moralnym? Tak, to część prawa moralnego. Daily Press pisze, wiara i wartości. Zwolnijmy i znajdźmy prawdziwy odpoczynek w szabat. Barbara Brown Taylor, wspominając swoje dzieciństwo, mówi, że tak naprawdę czwarte przekazanie mogłoby brzmieć: pamiętaj o dniu szabatu, aby był nudny. Mówi, że w niedzielę nie mogła zakładać jeansów, grać w karty, jeździć na rowerze albo iść do kina. Jedyne zajęcia to poranne wyjście do kościoła, nuda w domu oraz wieczorne wyjście do kościoła. Potem sugeruje przestrzeganie mniej restrykcyjnych zasad. Wycieczka górska, kawa albo wino z przyjacielem, wspólne marnowanie czasu, gra na instrumencie, pisanie czy rysowanie dla przyjemności. Ogółem brak produktywności. Zamiast się rozwijać, postarajmy rozkoszować się życiem, pamiętając, że jest ono darem. Rośnie motywacja do zwrócenia sposobu myślenia ludzkości z powrotem w kierunku nastawienia związanego z niedzielnym odpoczynkiem. Ich celem jest także zagarnięcie jak największej ilości ludzi. Jeśli nie możemy pójść do kościoła, przynajmniej udajmy się na górską wycieczkę albo chociaż pójdźmy na kawę z przyjacielem. Niech to będzie wolny dzień. Znamie może znaleźć się albo na ręce, albo na czole. Albo uznamy taką praktykę za moralnie właściwą, albo po prostu na nią przystaniemy, bo w tym dniu należy się relaks. Katolicy w Portugalii walczą o przywrócenie niedziel wolnych od pracy. Walka o wolną niedzielę jest konieczna, aby każdy mógł prowadzić życie rodzinne. Aby rodziny i pracownicy mogli żyć razem, integrować się i budować bardziej sprawiedliwy i solidarny świat, podaje organizacja. Laudato Si zostało opublikowane w 2015 roku. Rozpowszechniło wtedy ustawodawstwo niedzielne.
Przez wszystkie te lata wiele rzeczy działo się w tle, aż do opublikowania Laudate Deum. Oni już osiągnęli swój cel. Widzimy, że zarówno organizacje, jak i ludzie, na tyle na ile mogą, popierają niedzielny odpoczynek. Osoby prywatne, organizacje, kościoły, organizacje rządowe, wszyscy się temu poddali. Artykuł Jerusalem Post z 24 września. Naszym największym grzechem są emisje. Musimy odpokutować za zmiany klimatyczne. To opinia opublikowana w Jerusalem Post. Czy ich opinie nie wpływają na nasze opinie? Owszem. To pokazuje, że nikt nie jest bezpieczny. Ten trend przechodzi przez granice. Nawet jeżeli to tylko kłamstwo, jeśli wystarczająco wiele razy je powtórzymy, ludzie nie uwierzą. W tym dniu pokuty dla Żydów nie ma bardziej szlachetnego celu niż ocalenie ludzkości. Wierzą oni bowiem, że w niewielkim stopniu dzięki ich działaniom Boże przymierze nie zatopi całego świata wielkimi wodami. Izrael ma nową misję. Zamiast reprezentować Boga, musi ocalić ludzkość przed zmianami klimatycznymi. To właśnie grzech klimatyczny. W tym celu zostaliśmy stworzeni. Przetrwaliśmy i się rozwinęliśmy. Nie ma lepszego wykonania żydowskiej misji niż uhonorowanie i ocalenie majestatu Bożego stworzenia, dokonując tego jako jednostka oraz część światowego żydowskiego społeczeństwa z Izraelem jako naszą narodową podstawą. Dzięki przestrzeganiu szabatu emisja gazów cieplarnianych w Izraelu jest o 1/3 mniejsza oraz prawie zerowa podczas święta Yom Kippur. Po raz kolejny chodzi o wyjątkowy dzień. Dzień pojednania. Martin, żyjemy w symbolicznym dniu pojednania. Ich celem jest pokazanie światu, jakie niesamowite efekty przynosi przestrzeganie szabatu. A mianowicie zmniejszanie katastrofy klimatycznej oraz emisji gazów cieplarnianych. Reszta ludzkości powinna się od nich uczyć i również ustanowić taki dzień. Ale który? Przeczytaliśmy w prasie, że będzie to fałszywy szabat, czyli pierwszy dzień tygodnia. Chcą to zalegalizować. Bitwa będzie miała miejsce w dużej mierze w krajach chrześcijańskich. Gdyby każde wyznanie żydowskie prawdziwie przestrzegało szabatu jako niekonsumenckiego dnia odpoczynku, a wyznawcy innych wiar poszliby za ich przykładem, wtedy szabat mógłby ocalić Żydów oraz resztę ludzkości. Czy to sieje ziarno ich idei? Czy Zachód ją zaabsorbował? Tak. Jeżeli wierni chcieliby jednak na to przystać, zgadzając się na szabat w sobotę, mogliby zetknąć się ze sprzeciwem, ponieważ, jak pokazaliśmy w artykułach, niektórzy aktywiści klimatyczni w Izraelu są za niedzielnym, a nie sobotnim odpoczynkiem. Masz rację. Przejdźmy teraz do korporacji i pokażmy, jakie stanowisko przyjmuje w tej sprawie firma Apple. Nie zapominajmy, że logo tej firmy to nadgryzione jabłko. Niech każdy interpretuje to sobie na swój sposób. Martin, możemy to jakoś skomentować? To ciekawe. Mam wrażenie, że dużo osób ma podobne podejście. Czy urządzenia Apple będą na baterie? Tak, neutralne węglowo baterie. Czy takie w ogóle istnieją? Czy surowców na baterie nie wykopuje się przy użyciu maszyn? Czy produkcja akumulatorów do samochodów nowej generacji nie wydziela do atmosfery więcej dwutlenku węgla niż stary system napędzania węglem? Dokładnie tak. Oni to wiedzą i ignorują. Czy ich wyobrażenie Matki Natury nie jest powiązane ze słowami papieża?
Chodzi im o wpływanie na nasz sposób myślenia. Matka Natura jest boginią. To Gaia. To było tylko tło tej narracji. Przejdźmy do Laudate Deum. Wygląda na to, że będzie to całkiem długa dyskusja. Magazyn The Catholic World Report skomentował ten dokument jeszcze przed jego publikacją. Mam nadzieję, że właśnie o tym będzie mówić nowa edycja Laudato Si. Było to przed jego wydaniem. Czego oczekiwali od treści tego dokumentu? Według Księgi Rodzaju człowiek znajduje się na uprzywilejowanej pozycji. Tradycja patrystyczna porównywała człowieka do śpiewaka, który dawał głos wszelkiemu innemu stworzeniu Bożemu, aby obwieszczało jego chwałę. W poprzednich odcinkach mówiliśmy o chwale. Tu chodzi o jego charakter. To zakon ukazuje charakter Boga. Zobaczmy, na co liczyły te katolickie instytucje. Myślałem, że Kościół katolicki powie ciut więcej niż telewizja CNN, a przynajmniej nie tę samą śpiewkę pokropioną wodą święconą i upiększoną kilkoma nabożnymi słowami. Byłem również przekonany, że świeckie ruchy środowiskowe stanowią zagrożenie dla chrześcijańskiej ortodoksji i wierzyłem, że papież musi się do tego odnieść. Chodzi mi o to, że kiedy patrzymy na całkowitą istotę człowieka, musimy mieć na względzie także jego środowisko, w tym środowisko moralne, w którym się obraca. Czyli oczekiwali tam moralnego wykładu. Oczywiście, że tak. Co chwilę słyszymy, jak ludzie mówią o grzechu emisji. Masz rację. Wydaje mi się, że to wymaga holistycznego, jednolitego podejścia opartego na kompleksowym spojrzeniu na to, co robimy, a nie skupiania się tylko na niektórych aspektach fizycznej, środowiskowej agendy. Liczyli na duchowy drogowskaz. Tak samo w imię partnerstwa i przyjaznego dialogu Kościół nie powinien zaniedbywać swojego obowiązku, jakim jest dbanie o ogólne środowisko ludzi wraz z jego wymiarem fizycznym i moralnym. Pragną moralnej legislacji, moralnego kierunkowskazu. Nie chcą zobaczyć kolejnego filmu dokumentalnego CNN-u na temat złego stanu klimatu. Trzeba podkreślić, że wspomina o tym już encyklika Laudato Si. Czytając Laudate Deum, ledwo znajdowaliśmy tam dyrektywy moralne. To prawda, o Bogu wspomniano 3 lub 4 razy, a imię Jezusa zostało wymienione może raz albo dwa. Tak naprawdę cały dokument wypełniony był naukowym żargonem. Naukowy żargon z nutą panteizmu. Reszta przybrała formę projektu ze szkoły średniej wypełnionego faktami popularno-naukowymi, a nie prawdziwą nauką odnoszącą się do tego zagadnienia. Wszyscy emocjonują się tym tematem, ponieważ cały świat czeka zmiana. Musimy wymienić pojazdy spalinowe na elektryczne. Nie zapominajmy o prawdziwych kosztach produkcji takiego silnika i niebezpieczeństwie w postaci wybuchających akumulatorów. Nawet statki nie chcą ich transportować, bo stanowią zagrożenie pożarowe. Ale i tak nasz sposób myślenia musi się zmienić. Cały przemysł samochodowy również. Czy dlatego tak strajkowano? Oczywiście. W USA mają miejsce duże protesty. Nawet teraz. Czy zatrzymanie głównych branż przemysłu spowoduje oburzenie związków zawodowych? Pewnie, że tak. Duch proroctwa, list 200, 1903, mówi nam, związki zawodowe będą jednym z czynników, które sprowadzą na tę ziemię czas ucisku, jakiego nie było, odkąd świat powstał. Musimy obniżyć nasz życiowy standard i przyjąć to, co jest niezbędne, a nie to, czego pragniemy. Widzieliśmy to podejście w tamtych artykułach. Ludzie nie będą szczęśliwi.
Polityczne zepsucie wykorzeni sprawiedliwość i poszanowanie prawdy. Nawet w tak wolnym kraju jak Ameryka, ludzie ustanawiający prawa spełnią w celu uzyskania przychylności ogółu wymagania obywateli, którzy żądać będą ustaw nakazujących święcenia niedzieli. Wolność sumienia uzyskana tak wielkim kosztem nie będzie już dłużej respektowana. W nadchodzącej walce ujrzymy wypełnienie się słów proroka. Zawrzał smok gniewem na niewiastę i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przekazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. Podczas konfliktu zwrócimy całą swoją uwagę na zakon Boży. Masz rację. Musimy zaobserwować, czy wszystkie zagadnienia, które tu omówiliśmy już wcześniej, znajdowały się w Laudato Si i czy zostały powtórzone w Laudate Deum. Trzeba poukładać te puzzle. Przypomnę, że jeżeli chce się zaatakować zakon Boży jako całość, należy także zakatować pieczęć Bożą, która jest miarodajnym nakazem nadającym mu prawomocność poprzez zdefiniowanie prawodawcy oraz jego mocy. Ustawodawstwo niedzielne będzie atakiem na zakon Boży. Spójrzmy na sam dokument. Laudate Deum, jak wcześniej ustaliliśmy, nie ma tu zbyt wiele na temat moralności, a to dlatego, że papież nie musi jej tu wyznaczać. Tak samo nie musi wprowadzać tutaj legislacji. Wystarczy, żeby wskazał palcem kierunek działania. W Laudato Si wspomniał o ustawodawstwie niedzielnym, więc teraz nie musi się powtarzać. To w poprzedniej publikacji zawarł wszystko na temat moralności, tak. A co robi teraz? Musimy wrócić do obrazu proroctwa. Nasze dzisiejsze tło nawiązuje do dwóch zwierząt zaangażowanych w zmuszanie ludzi do podjęcia decyzji. Jedno z nich ma rękę na ustawodawstwie, a drugie już po niego sięga. Dokładnie. Właśnie to symbolizuje ten obraz. To pierwsze zwierzę z 13 rozdziału objawienia Jana, czyli papiestwo, które wskazuje na drugie zwierzę. Matka musi powiedzieć córce, co ma robić, bo ona już wykonała swoją pracę. W jakim stopniu córka odpowie na żądanie matki? Czy stanie się to dopiero po Laudate Deum? A może zaczęła wypełniać jej wolę już po Laudato Si? Już wykonuje ruchy w ciemności. Papież odwiedził Stany Zjednoczone i przemówił w ich salach obrad ustawodawczych. Czas tych działań był bardzo ciekawy, a teraz nadszedł czas Laudate Deum. Przeczytajmy jego fragment. Nie należy mylić multilateralizmu ze światową władzą skoncentrowaną w jednej osobie lub elicie z nadmierną władzą. Kiedy mówimy o możliwości istnienia jakiejś formy globalnego autorytetu regulowanego przez prawo, niekoniecznie należy myśleć o autorytecie osobowym. Mówimy przede wszystkim o światowych organizacjach obdarzonych autorytetem, aby zapewnić globalne dobro wspólne, eliminację głodu i ubóstwa oraz pewną obronę podstawowych praw człowieka. Znowu porusza te same kwestie. Chce ustanowienia światowego autorytetu z dużymi wpływami i zębami. Czy zaczęto pracować nad tym podczas pandemii? Tak. Chcieli, aby WHO miało w tej kwestii władzę absolutną nad każdym narodem, plemieniem i jednostką. To była tylko zapowiedź. A co z władzą podczas pandemii klimatycznej? Czy papież oczekuje ustanowienia takiej samej władzy oraz zrzeczenia się na jej rzecz praw każdego narodu? Czy to sprawa ogólnoświatowa? Oczywiście. Kiedy znamie zwierzęcia zostanie siłą nałożone na każdy naród, plemię, jednostkę, cały mechanizm i wszystkie organizacje muszą być w gotowości.
Już są gotowe. Godne ubolewania jest to, że globalne kryzysy są marnowane, chociaż mogą być okazją do wprowadzenia zbawiennych zmian. Czy ten tekst nie przypomina ci dyskursu Światowego Forum Ekonomicznego? Tak, używają nawet tych samych słów. Gates też brzmi tak samo. Nie można zmarnować takiej okazji jak ta katastrofa. Nie pozwól, aby dobry kryzys poszedł na marne. Dokładnie tak. A zatem wprowadzili już pewne ustawy. Pozostało nam tylko spojrzeć na proroctwo. Widzimy tu dwie dłonie. Pierwsze i drugie zwierzę. Ale u steru zasiądzie drugie zwierzę. To ono wdraża wszystko w życie i mówi, że przymusi każdego. Tak, stoi za tym drugie zwierzę. I zmusi każdego do czczenia pierwszego zwierzęcia poprzez słuchanie jego rozkazu. Bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę. To poselstwo pierwszego anioła, które tutaj jest przeinaczone. Bójcie się zwierzęcia i oddajcie Mu chwałę. Idźcie za Nim w podziwie i przyjmijcie Jego postawę. Martin, musimy strzec alei naszych umysłów oraz zdać sobie sprawę, na jakim etapie linii czasu się znajdujemy, ponieważ wielu z nas jest jeszcze we śnie, mówiąc, że to tylko kolejny problemik. Zauważamy tutaj dwie wyróżniające się kwestie. Prośba o ustanowienie wpływowego autorytetu oraz prośba o wykorzystanie katastrofy do wdrożenia ich prawa, co już zresztą zrobili. Czytamy dalej. W perspektywie średnioterminowej globalizacja sprzyja spontanicznej wymianie kulturowej, lepszemu wzajemnemu poznaniu i sposobom integracji narodów, które doprowadzą do oddolnego multilateralizmu, nie będącego jedynie decyzją elit władzy. W swojej innej encyklice Fratelli Tutti również do tego nawoływał, zestawiając ze sobą wszystkie religie i motywując je do podążania za ideologią klimatyczną. Duch proroctwa naucza, że ogół społeczeństwa będzie chciał pokłonić się zwierzęciu. Nie narzucą nam tego elity, to zwykli ludzie będą wdrażać jego plan. Już teraz pracuje się nad tym za kulisami. Zaczęto jeszcze przed publikacją Lada Tedeum. Dlatego powtarzam, że jeśli obywatele nie kontrolują władzy politycznej, ogólnokrajowej, regionalnej i samorządowej, nie jest możliwe udaremnienie szkód ekologicznych. Teraz zwraca się do przeciętnych obywateli, nawołując do obrania jego sposobu myślenia, bo inaczej nadejdzie klęska. Jeżeli nie zaczniemy myśleć tak jak on, to zmuszą nas do tego katastrofy. W takim wypadku mogą użyć ogólnokrajowych, a nawet globalnych transmisji alarmowych. Tak, oraz legislacji i organów zarządzających, takich jak WHO, które już działają. Wszyscy muszą być w to zaangażowani. Od zwykłych kowalskich po władze światowe. I cała Ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem. Punkt 65. Jednocześnie stworzenia tego świata ukazują się nam już nie jako rzeczywistości czysto naturalne, ponieważ zmartwychwstały w tajemniczy sposób je otacza i ukierunkowuje ku pełni. Kiedy widzę słowo the one, czyli po angielsku ten, napisane wielką literą, jest to sygnał ostrzegawczy. Takiego zabiegu językowego używają okultyści w stosunku do Lucyfera. Ten pokrzywdzony, ten zły. Te same dzikie kwiaty i ptaki, które podziwiał swymi ludzkimi oczyma, są obecnie wypełnione jego jaśniejącą obecnością.
Jeśli wszechświat rozwija się w Bogu, który całkowicie go wypełnia, to istnieje misterium, które trzeba podziwiać w liściu, w ścieżce, w rosie, w twarzy ubogiego. Świat śpiewa o nieskończonej miłości. Jak może nas to nie obchodzić? To panteizm. Kult Matki Ziemi. I Gai, pogaństwo w czystej postaci. Ten tekst jest złem wcielonym. Dla mniej zorientowanego czytelnika te słowa brzmią świetnie. A oddają chwałę Lucyferowi, ponieważ Lucyfer to ten, pisany wielką literą. Punkt 72. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że misje na osobę w Stanach Zjednoczonych są około dwukrotnie wyższe niż w przypadku mieszkańca Chin i około siedmiokrotnie wyższe niż średnia w najbiedniejszych krajach, możemy stwierdzić, że powszechna zmiana nieodpowiedzialnego stylu życia związanego z modelem zachodnim miałaby znaczący długoterminowy skutek. W ten sposób, wraz z bardzo potrzebnymi decyzjami politycznymi, bylibyśmy na drodze do wzajemnego uzdrowienia. To fascynujące. Nie obchodzą go całkowite emisje danego kraju. Obiera za cel Stany Zjednoczone, bo wywnioskował, że to one powinny wskazywać drogę. Właśnie w ten sposób pierwsze zwierzę instruuje drugie. Sposób wdrażania tego planu w życie będziemy mogli ujrzeć w ustawodawstwie drugiego zwierzęcia. Musimy jednak pamiętać, że uchwala ono nowe prawo po to, żeby pierwsze zwierzę otrzymało chwałę i cześć. Osoby, które oczekiwały, że Laudate Deum będzie mówiło bezpośrednio o legislacji, źle odczytują znaki czasu. Czekają na ruch nie tej instytucji, co trzeba. Tak, a ruszy się drugie zwierzę. Dlatego papież wspomniał o Stanach Zjednoczonych Ameryki. Według mnie właśnie tak wypełnia się proroctwo. Jeżeli chodzi o kwestie naukowe, nie warto o tym rozmawiać, ponieważ tekst Laudate Deum odnosi się do popularno-naukowych faktów godnych szkolnego projektu. Jestem przekonany, że autorem tego tekstu nie jest sam papież, ale jakiś jezuicki ekspert, który powoływał się na popularno-naukowe informacje, ignorując prawdziwą naukę. Nie ma co poruszać tego tematu. Nas interesują aspekty prorocze. A zatem mamy już panteizm, pogaństwo, lucyferianizm i bardzo mało nawiązań do Jezusa oraz prawdziwego Boga. Pojawia się tam też prośba do USA o stosowanie się do jego poleceń. Właśnie tak wygląda obecna sytuacja. Przeczytamy ciekawy artykuł z Catholic News Agency. Papież wprowadza 7-letni plan działania Laudato Si. Platforma działań Laudato Si skupi się na 7 sektorach. Rodzinach, parafiach, szkołach, szpitalach, biznesach, organizacjach oraz zakonach religijnych. Myślisz, że liczba 7 tutaj to przypadek? Nie. Czy przypisuje sobie status bóstwa? Tak, 7 lat to też język proroczy. Papież wyjaśnił, że plan działania ma również 7 celów. Odpowiedź na wołanie ziemi, wołanie biednych, ekologiczna ekonomia, przyjęcie prostego trybu życia, zielona edukacja, ekologiczna duchowość oraz zaangażowanie społeczne. Jak dużej części ludzkości to dotyczy? 100%. Już o tym mówiliśmy. Znowu mówi o moralności. A co, jeżeli ja gardzę jego moralnością? Trzeba cię reedukować. No tak. A zatem ponawiam mój apel. Zadbajmy o naszą Matkę Ziemię. To organizacja religijna czy pogańska? Pogańska. Przezwyciężmy egoizm czyniący nas łupieżcami zasobów. Pielęgnujmy szacunek dla darów ziemi i stworzenia.
Wreszcie wprowadźmy ekologiczny i zrównoważony styl życia w naszym społeczeństwie. Martin, wystarczy szanować Boga, a wszystkie te rzeczy same wskoczą na swoje miejsce, ale On go odsuwa. Czci stworzenie, a nie stworzyciela. Czy Biblia to potępia? Oczywiście. Warto zauważyć, że ten artykuł nie jest nowy, a mowa w nim o planie działania. Czyli kiedy go wdrożono? W 2020? 7 lat od tej daty, to który rok? Chyba nie dam rady tego policzyć, bo wpadnę w kłopoty. Nie umiesz dodać 7 do 2020? Skoro ty będziesz miał przez to problem, to znaczy, że ja również. Dlatego zostawmy naszym widzom tę zagadkę matematyczną. 2020 dodać 7. Wtedy zobaczą, kiedy papieski plan działania dojdzie do skutku. Podczas tej 7-letniej podróży pozwolimy, żeby 7 celów Laudato Si przejęło stery, podczas gdy my będziemy realizować wizję zintegrowanych działań ekologicznych. Daje nam 7 lat od 2020 roku na przyjęcie jego sposobu myślenia. To dzieje się na naszych oczach. Potwierdzają to artykuły sprzed Laudate Deum, które tu omówiliśmy. Małymi kroczkami realizuje swój plan. To lucyferianizm, ponieważ Bóg został tu całkowicie pominięty. I niestety na tym etapie cały świat błądzi i jest tym mamiony. Jest nadzieja. Możemy współpracować, każdy dzięki swojej kulturze i swoim doświadczeniom, inicjatywom i umiejętnościom może pomóc przywrócić Matkę Ziemię do jej pierwotnej piękności, aby odnowić blask stworzenia według Bożego planu. O jakim Bogu mówi? Na pewno nie o tym z Biblii. Co się stanie z Matką Naturą podczas ponownego przyjścia Jezusa? Zostanie całkowicie zniszczona. A zatem czy osiągną swój cel? Nie. Robią coś, co jest całkowicie sprzeczne z proroczymi słowami Biblii. Nie jestem przeciwny dbaniu o środowisko. Trzeba to jasno powiedzieć, ponieważ często jest to nam zarzucane. Nienawidzę zanieczyszczeń, smug chemicznych, wpuszczania aluminium do gleby. To nie sprzyja dobremu stanowi środowiska. Wysiew z różnymi rodzajami metali nie będzie korzystny dla ziemi. Jestem przeciwny opryskiwaniu i tym podobnym praktykom. Wierzę w naturalne procesy opracowane przez Boga. Do uprawiania naszego pożywienia nie używamy chemikaliów i pestycydów. Szerzymy Bożą metodę, ogrodnictwo organiczne, takie, jakie Bóg wykorzystuje w swoich idealnych ekosystemach. Pod tym względem jesteśmy zielonymi. Tak, ale nie zmuszamy nikogo do takiego stylu życia. Jeżeli podążamy drogą Bożą, automatycznie jesteśmy w zgodzie z Jego stworzeniem. Kiedyś myślałem, że zwierzęta są towarem i można z nimi robić, co się chce. Ale kiedy uświadomiłem sobie, że to Boże stworzenia stały się dla mnie wyjątkowe, opowiadamy się za zdrowiem od podstaw. A zatem istnieje w tym aspekcie Boża droga, dzięki której oddaje się Mu cześć. Istnieje też droga szatana, dzięki której oddaje się cześć innym, pogańskim siłom oraz Lucyferowi. Gdyby wszystkie te artykuły o odpoczynku w szabat opierały się na Słowie Bożym, zgadzalibyśmy się z nimi w 100%. Ale jest inaczej. Tak, zawsze opierają się na słowie szatana. Przejdźmy o krok do przodu. Nie analizujmy Laudate Deum, ponieważ nie mówi zbyt dużo, tylko wydaje rozkazy. Zgadza się. Jego tekst, upiększony wieloma przymiotnikami, żeby brzmiał poważniej, nakreśla standardowy model działania.
Później podkreśla panteizm i potrzebę mobilizacji ludzkości, a także mówi o wpływowych organizacjach wdrażających plan papieża. Ten z kolei pragnie, aby absolutnie wszyscy się zaangażowali oraz aby Stany Zjednoczone przejęły pałeczkę. Oto Laudate Deum w telegraficznym skrócie. Jeżeli to Stany Zjednoczone mają prowadzić, coś musi się zmienić. Ten katolicki artykuł mówił, że ludzie pragną wytycznych moralnych, ale przecież podało je już Laudato Si. W takim razie, czy USA, drugie zwierzę, będzie współpracować w kwestiach moralnych? Mówiliśmy już o wahadle, które ma się wychylić. Spójrzmy na projekt 2025. Budowa konserwatywnego zwycięstwa poprzez politykę, personel i szkolenia. Zwycięstwo konserwatystów nie wystarczy, jeżeli mamy ocalić to państwo z objęcia radykalnej lewicy. Potrzebujemy planu rządów oraz dobrych ludzi na stanowiskach, gotowych, aby wdrożyć ten program od pierwszego dnia następnej kadencji konserwatywnej administracji. To ciekawe, że napisali pierwszy dzień wielką literą. To cel projektu prezydenckiej przemiany 2025, opierającej się na czterech filarach, które razem wytyczą drogę efektywnemu, konserwatywnemu rządowi. Czego oni chcą? Legislacji. Moralnej legislacji. Chcą przywrócić moralność i zająć się wszystkimi gorącymi tematami. Kwestią osób LGBTQ+, nową agendą wokeizmu, rozbiciem lobby politycznych. Znów słyszymy te same hasła. Ich podręcznik ma ponad 900 stron i jest bardzo wyczerpujący. Jego autorem jest Fundacja The Heritage. Nie pisała go tylko jedna osoba, lecz setki. Dokładnie tak. Czy Tucker Carlson nie był przypadkiem członkiem tej fundacji? Tak, i to bardzo zaangażowanym. Pokazywaliśmy jego przemówienie wygłoszone dzień przed dzwonieniem go z Fox News. To prawda. Ta fundacja to ważny głos doradczy. Nie wydaliby ponad 900-stronicowego dokumentu tylko po to, aby pokazać projekt konserwatywnego rządu oraz jego wprowadzanie już od pierwszego dnia. Czy mają ustalone ramy czasowe? Dlaczego nazywają to projektem 2025? Ponieważ wtedy chcą przejąć stery. Martin, czy w Stanach Zjednoczonych panuje heglowska dialektyka, której celem jest skierowanie nastrojów społecznych w określonym kierunku? Zdecydowanie. Czy to nie fascynujące? Weźmy na przykład tego zwolnionego prezentera. Wydaje się, jakby demokraci i republikanie wspólnie się go pozbyli. Masz rację, ale za chwilę na pewno jeszcze bardziej konserwatywna osoba zajmie jego miejsce. Czy demokraci naprawdę by tego chcieli? Nie woleliby kogoś bardziej liberalnego? Nic tu nie gra, to dialektyka heglowska. Nawet tymczasowy speaker Izby Reprezentantów zajął miejsce Nancy Pelosi. Tak, to walka między lewicą a prawicą. Problem z Trumpem, sprawy sądowe, tworzenie opinii publicznej. To pięknie gra. Zawsze powtarzałem, że jesteśmy tylko obserwatorami, stróżami na murach córki syjońskiej. Nie powinniśmy się angażować i słuchać krzykaczy. Oglądamy to z wielkim zainteresowaniem. Tutaj mowa o 2025 roku, a w papieskiej siedmiopunktowej agendzie o 2027. Oprócz wszystkich kwestii politycznych i moralnych, którymi chcą się zająć, poruszają jeszcze odpoczynek w szabat.
W ich podręczniku czytamy: Bóg ustanowił szabat jako dzień odpoczynku i do niedawna tradycja judeochrześcijańska starała się uszanować ten nakaz poprzez moralne i prawne uregulowanie pracy w tym dniu. Co więcej, wspólny dzień wolny pozwala rodzinom i społecznościom cieszyć się czasem wolnym razem, a nie jako zatomizowane jednostki, oraz zapewnia ogółowi zdrowszy rytm życia. Niestety, ten wspólny dzień odpoczynku uległ erozji pod presją konsumpcjonizmu i sekularyzmu, zwłaszcza w przypadku pracowników o niskich dochodach. Brzmi trochę jak papież. Dokładnie to chciałem powiedzieć. Wcielony papież Franciszek. Przypomina mi jedną z jego piosenek. Powinien podłożyć pod to heavy metalową muzykę i cały świat by to łyknął. Poprzedni papież wykorzystywał muzykę rockową do podsycania takich nastrojów. Franciszkowi też to polecam. Może mu się uda. To fascynujące, że chcą, aby ten dzień był wspólny dla wszystkich. Wystarczy, żeby wszyscy mieli wtedy wolne. Już się zorientowali, że pewne grupy nie obchodzą szabatu w niedzielę. Na przykład Żydzi, Adwentyści Dnia Siódmego, Baptyści Dnia Siódmego i inne mniejsze grupy. Kongres powinien zachęcać do wspólnego odpoczynku poprzez zmianę ustawy Fair Labor Standards Act w ten sposób, aby wymagać od pracowników zapłaty półtorej stawki za godziny przepracowane w szabat. Dniem tym byłaby domyślnie niedziela. Chodzi im o konkretny dzień, w którym dbalibyśmy o środowisko i nie tylko. Z wyjątkiem pracodawców szczerze przestrzegających szabatu w innym czasie, na przykład od zachodu słońca w piątek do zachodu słońca w sobotę, obowiązek ten zostałby przeniesiony na ten okres. Domy modlitwy w ograniczonym zakresie, w jakim mogą mieć pracowników objętych FLSA i pracodawcy prawnie zobowiązani do pracy przez całą dobę, na przykład w szpitalach czy służbach ratowniczych, byliby zwolnieni, podobnie jak pracownicy byliby zwolnieni z nadgodzin. W ich podręczniku mówią o uldze dla osób przestrzegających szabatu innego dnia i dla niektórych pracowników. To nie będzie praktyczne, jeżeli każdy będzie mógł wybrać sobie inny dzień. Nie potrwa to długo. Oni chcą wspólnego dnia, w którym domyślnie jest niedziela. Czy nie przypomina ci to prawa Konstantyna I Wielkiego? Zdecydowanie. Załóżmy, że rzeczywiście obejmą ulgą osoby, które nie przestrzegają szabatu w niedzielę. Kiedy świat ogarną katastrofy, ludzie zaczną nawzajem się obwiniać i mówić, dlaczego nie możemy się zjednoczyć? Chrześcijanie, przejrzyjcie na oczy. Wszyscy powinniśmy przestrzegać niedzieli. Ale jakaś uparta grupa odpowie, nie, bo to znamie zwierzęcia, a my chcemy czcić Boga, a nie zwierzę. Prędzej czy później ktoś zacznie mieć tego dość i powszechne żądania sprawią, że te grupy będą musiały się dostosować. My wykorzystamy ten czas na głoszenie poselstwa. Warto tak na to spojrzeć. Alternatywny pogląd. Podczas gdy niektórzy konserwatyści uważają, że rząd powinien zachęcać do pewnych praktyk religijnych poprzez zwiększanie kosztów dla pracodawców i konsumentów w razie nieuczestniczenia w tych praktykach. Brzmi to jak ograniczanie sprzedawania i kupowania. Na początku mówili, że trzeba będzie dodatkowo płacić pracownikom za niedzielną zmianę. Ale teraz zmieniają zdanie i są przeciwni wszelkiej pracy. Inni konserwatyści uważają, że rolą rządu jest ochrona swobodnego praktykowania religii poprzez eliminowanie barier, a nie ich wznoszenie. Podczas gdy narzucenie zasad dotyczących nadgodzin w szabat doprowadziłoby do wyższych kosztów i ograniczonego dostępu do towarów i usług oraz ograniczyłoby pracę dostępną w szabat, jednocześnie zachęcając niektórych ludzi poprzez wyższe płace do chęci pracy w szabat, właściwą rolą rządu w umożliwieniu jednostkom
skutkom praktykowania ich religii jest zmniejszenie barier w wyborze pracy i nawiązaniu owocnych relacji między pracodawcą a pracownikiem. Alternatywny pogląd polega na maksymalnym ograniczeniu pracy w niedzielę. Związki zawodowe na pewno zaangażują się w tę sprawę. Laudate Deum nalega, aby Stany Zjednoczone zmądrzały. Teraz. Ten podręcznik dla potencjalnego kolejnego konserwatywnego rządu mówi dokładnie o tym samym. Co więcej, tak samo jak Laudato Si, chce wprowadzenia prawa niedzielnego. Wszystko jest już na swoim miejscu. Te trzy dokumenty są ze sobą ściśle powiązane. Nie zapominajmy o planie siedmioletnim. Jeżeli chcą to wszystko wdrożyć od samego początku 2025 roku, oraz jeżeli siedmioletni plan zaczął się w 2020 roku, to oznacza, że chcą zrealizować wszystkie swoje cele w ciągu pierwszych dwóch lat kadencji nowego rządu, czyli od 2025 do 2027. Czekają nas bardzo ciekawe czasy. Może to będzie ucisk, jakiego nie było od początku świata? A może ujrzymy czasy prorocze? Nie chodzi mi o czasy ostateczne. Trzeba to wyraźnie powiedzieć, bo nie chcę, żeby ktoś przez moje słowa dostał załamania nerwowego. Chodzi mi o czasy rozwijania się obrazu proroczego. Rezultat. Szeroka gama ofert pracy, które nie wymagają pracy w szabat, dzięki czemu osoby na stanowiskach, które czasami wymagają pracy w szabat, będą miały możliwość negocjowania bezpośrednio z pracodawcą w celu ustalenia pożądanego harmonogramu. Pracodawca może powiedzieć: koniec z pracą w niedzielę, o ile nie jest niezbędna, jak na przykład w szpitalu. Biblia również mówi o tej zasadzie. Czy proroczy obraz się wypełnia? Trzeba być ślepym, żeby tego nie widzieć. Jak bardzo musimy podnieść nasze głowy? Czas na bycie cicho się skończył. Czy to część trójanielskiego poselstwa? Z pewnością. Dlatego je głosimy. Jeżeli to rzeczywiście jego część, to mamy tu zestawienie. Z jednej strony są wymogi Boga, a z drugiej zwierzęcia, które zaimplementuje drugie zwierzę. Jeżeli będziemy mieli czelność się im sprzeciwić, nie będziemy mogli kupować ani sprzedawać. Wyraźnie zaznaczyli to w ich podręczniku. Poniesiemy tego konsekwencje. Zostanie ustanowiony powszechny sposób myślenia. Cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem. Te wymogi będą dotyczyć wielu kwestii. Nie tylko narodów, które przestrzegają szabatu albo niedzieli, lecz każdego człowieka. Innymi słowy, bardzo wpływowa organizacja wprowadzająca swoje zasady na skalę światową musi zyskać moc, aby wdrożyć też wymogi zwierzęcia. Być może pod dyktando Stanów Zjednoczonych. Martin, drodzy słuchacze, jestem przekonany, że żyjemy w ostatecznych czasach historii Ziemi. Końcowy wybór pomiędzy czczeniem Boga i oddaniem Mu chwały oraz wychwalaniem zwierzęcia musi stać się tematem naszych rozważań. Każdy z nas musi podjąć tę decyzję. Pomódlmy się. Ojcze w niebie, cóż to za ciekawe czasy. Dookoła nas jest tyle różnych idei, tyle walczących ze sobą sprzeczności, tyle heglowskich zagadnień i tyle umysłów zmuszanych do myślenia w jeden konkretny sposób. Ale my mamy niezawodne wytyczne. To Słowo Boże, które ostrzega nas przed tymi wszystkimi zagrożeniami. Panie, prosimy, oświeć umysły ludzkości, aby mogła pójść ścieżką prowadzącą ku wiecznemu życiu, a nie ku wiecznemu zniszczeniu.
Prosimy o to w imieniu Jezusa. Amen. Wychwalamy naszego prawdziwego Zbawcę Jezusa Chrystusa za Jego łaskę i miłosierdzie oraz przywilej pracy w Jego winnicy, by dotrzeć do dusz i przygotowywać je na rychłe nadejście Jego Królestwa.